Cześć, witam was serdecznie w kolejnym z cyklu Motodoradca. No właśnie. Piękna zima. E, tej e, zimy dzisiaj chcę pogadać o GR Yarisie, bo jakby nie patrzeć wszyscy się zachwycają GR Yarisem, no bo prawda jest taka, że gdzie jest konkurencja? Gdzie jest Subaru? Gdzie jest Mitsubishi? No mi to teraz się zastanawia jak zdjąć znaczek z Renault Clio i założyć go e, do kolta, bo przecież już z kapturem i ASX-em to zrobili. Można powiedzieć, że konkurencja już całkowicie odrzuciła małe, bądź prawie małe samochody z napędem na cztery koła dające fan z jazdy, które będzie można wykorzystać na torze i na zakręcie nie poczuć zbyt dużej podsterowności. Czyli automatycznie eliminuje tutaj auta elektryczne z tego zestawienia. No chyba, że ktoś będzie jechał na torze z kontrolą trakcji. Owszem, GR Yaris jest genialnym autem, i prawda jest taka, że gdyby nie to, pewnie bym go nie wybrał, gdyby wady miały przykrycie zalety. Ale w codziennej eksploatacji to auto też ma sporo wad i należy o nich powiedzieć, bo mam wrażenie, że w mediach jest bardzo mało informacji na ten temat. Zeszliśmy chociażby od takiej pierwszej. No, z tyłu wygląda jak wygląda. Niektórych może razić ten napis Electric. Z pełną premedytacją go e, przykleiłem. E, co razi? Dopiero przy mojej eksploatacji zwróciłem uwagę na jedno, że to auto nie ma tylnej wycieraczki. Zobaczcie, jak wygląda szyba podczas codziennej eksploatacji. Ja wiem, masa, masa wrogiem przyspieszenia. Nie jest to najlepsze. Po drugie, nie ma czujników parkowania. Ale okej, okay, dobra, przy aucie miejskim, można powiedzieć, że to żadna różnica, chociaż w sumie teraz przy cenie katalogowej 190 tysięcy złotych, no to sorry, w Dacia i Duster są czujnikiem parkowania. I trzecia rzecz, jak już tu z tyłu jesteśmy, pierdółka, ale czasem też istotna, już pomijam tam wielkość bagażnika, bo przecież to nie jest auto e, e, jakieś wielkie, rodzinne, tu nie ma żadnej lampki. Jeżeli gdzieś na ciemniejszym parkingu będziecie coś do tego swojego auta wkładali, można powiedzieć... Z czystą dozą pewności, że przede wszystkim tego bagażnika będziecie wewnątrz szukać, szukać, szukać. Zapraszam Was na odcinek. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Carvertical, strony, którą na pewno bardzo dobrze znacie. Może w niedługim czasie będziecie chcieli dokonać zakupu samochodu. Warto do tego się przygotować. Przede wszystkim mentalnie, a po drugie warto też wziąć się nerwosol, bo czasy nie są e, łatwe. Ale w pierwszej kolejności, gdy oglądamy ogłoszenie, jesteśmy mocno już zainteresowani danym samochodem. E, sprawdźmy sobie poprzez raport historię tego samochodu, czy aby na pewno auto, którego szukamy, e, jest tym, które ma być w ogłoszeniu, a nie że jego historia jest zdecydowanie bardziej mroczna. Dlatego poprzez link, który macie poniżej pod filmem, możecie dokonać zakupu raportu Carverticala z 10% rabatem. Dobra okazja na to, by w pierwszej kolejności sprawdzić auto, a dopiero później jechać do klienta. Zapraszam serdecznie. Dobra, teraz chciałem Wam pokazać miejsce za kierownicą, ale. I tak będzie gadało i gadało cały czas. Żeby nie rozpraszać za bardzo, zróbmy tak. Nagram to po prostu z przebitki. Pierwsza rzecz to już nawet jak Gier i Brałem dwa lata temu do testów po raz pierwszy. Pozycja za kierownicą. Uważam, że zdecydowanie za wysoko siedzimy. Coś w takim ala słowiek, rozouwerze, bo to teraz jest modne. Zawsze mam fotel ustawiony na minimum. Przy metrze 80, bez problemu, jakby w tym. A ucie się mieszczę, ale właśnie przez to, że siedzimy dosyć wysoko, zwróćcie uwagę na jedno, jak nisko opuszczone jest lusterko centralne i jak wysoko podniesiony jest ekran nawigacji. Można powiedzieć, że kierowca ma przez środek swojego rodzaju martwą strefę poprzez którą mało co widzieć. Już widziałem, że pojawiły się w necie zamienniki, adaptery, które minimalnie o te kilka centymetrów podnoszą lusterko, więc widać, że jest coś na rzeczy i nie jest to tylko i wyłącznie rzecz, która by mi w tym wszystkim przeszkadzała. Owszem, do tej pozycji za kierownicą idzie się przyzwyczaić, jak zawsze staram się mieć wypionowany fotel w samochodzie, to tu mam go lekko odchylonego. Nie mówię, że na pół leżąco, minimalnie po prostu dalej i to jest takie szukanie chyba idealnej opcji w tym samochodzie. Tak sobie teraz przypominam moją GT86, czyli auto, które było wyprodukowane w 2014 roku, a tam po środku konsoli był taki... Nie wiem jak to nazwać taki ruski zegarek z lat 90. Ja mam wrażenie, że Toyota nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do pewnych elementów, bardziej skupia się na technologii, ale tak jak na przykład. Ten dzyndzelek tu od zamykania drzwi, w niektórych modelach w niezmienionej formie, to jest dosłownie od 20 lat. Na pewno jakość tworzyw i wnętrza jest słabą stroną GR Yaris'a i to należy powiedzieć z pełną premedytacją. Jest takie poczucie, jakbyśmy siedzieli w Renault Kang'u. Deska jest twarda, deska jest toporna i można powiedzieć, że okej, okay, no dobra, Waldek, więcej technologii poszło w kierunku napędów, tam poszła cała ta kasa, okej, okay, zgodzę się, ale nawet biorąc cywilnego Jarisa, porównując go do konkurencji, chociażby nawet Renault, tamta deska będzie zdecydowanie lepszej jakości. Nie mówię tutaj o spasowaniu, ale będzie lepszej jakości. Tego trochę w gier się tutaj brakuje. Uważam, że za te pieniądze, chociażby te tworzywa były bardziej przyjemne w dotyku i były miękkie. Za te pieniądze również nie otrzymamy nawigacji. Oczywiście tutaj jest mały kruczek w całej tej sytuacji, z tego względu, że gier Jarisa możemy zamawiać w dwóch opcjach, w sumie to nawet w trzech. Mamy opcję Dynamic, Dynamic z pakietem Sport, czyli taką jak ta, których w Polsce podobno się sprzedało 97%, i mamy odmianę VIP czyli taką, która ma wszystko, ale taką, która nie ma kutych felg, nie ma zmienionego zawieszenia i nie ma e, torsena, co jest chyba najbardziej istotne przy wyborze tego samochodu, ale za to Dynamic Sport, czyli ta wersja, którą mamy tutaj, owszem to wszystko ma, no felgi na zimę teraz są zmienione, e, ale prawda jest taka, że na przykład nie ma nawigacji. E, pomijam, że multimedia w Toyocie no tak są zawsze te 8-10 lat do tyłu, jeżeli chodzi o Design, wygląd, nie mówię w miarę szybko to działa, aczkolwiek przy tym aucie no, ta nawigacja mogłaby się przydać, chociaż ktoś zaraz powie, Waldek, ale to jest auto tylko i wyłącznie nator. Nie, nie zgodzę się do końca, bo mam wrażenie, że dużo osób i tak tymi autami na co dzień też jeździ. Ma ktoś jakiś patent, jak nawigację do tego auta dołożyć, czy może to nie jest takie proste? Będę niezwykle wdzięczny pierdółka, ale warto też o tym powiedzieć. I zgrzyt dwójeczka. Wszyscy mówią, że e, słabą stroną Gier Jarisa może być silnik. O, zaraz do tego też przejdziemy. Powiem Wam tylko tyle. Może być słabą stroną chociażby skrzynia biegów, aczkolwiek tutaj taką małą gwiazdkę w tym wszystkim zapalam. Z tego względu, że gdy dwa lata temu odebrałem Gier Jarisa, e, to był biały egzemplarz z przebiegiem 8000 km, z czego dobre 6000 zrobił podczas eventów na e, torze Słomczyn pod Warszawą. E, prawda jest taka, że Pojechałem nim z Warszawy w kierunku Łodzi, ze dwa razy gdzieś przy dojeżdżaniu do skrzyżowania dwójeczka mi wypadała, mówię, nie wiem, może źle wysprzęgliłem, wiadomo, to auto ma sporo mocy, spory też moment obrotowy, mówię, może, nie wiem, moja wina. Eee, wjechałem na tor, zrobiłem, strzelam z 10 okrążeń, ale takich naprawdę hebel e, porządnych, no to dwójeczki już za bardzo nie miałem wtedy, no. Prawdopodobnie to auto było eksploatowane ponad norma, aczkolwiek ono też jest do tego, a raczej powinno być przystosowane. Słyszałem też o kilku następnych przypadkach, że coś z tą dwójeczką się działo. Dajcie znać w komentarzach, bo może ktoś ma jeszcze większą wiedzę na ten temat. Może po prostu będę z jedynki na trójkę od razu przerzucać. Oczywiście gdy jesteśmy przy Gear Yarisie nie sposób nie wspomnieć o samym silniku bo wiele osób uważa, że to jest największa wada, że to auto posiada taki silnik, czyli 1.6 3 cylindry 261 koni, chociaż ja już pokazywałem na hamowni, że fabryczne silniki potrafiły wydmuchnąć na hamowni, może nie uszczelkę pod głowicą, ale 276 koni, ten podrobnych drobnych zmianach, intercooler, wydech, boks ma 321 koni, ale nie w tym rzecz. Ja trochę ten temat podejdę od innej strony. Zwróćmy uwagę na jedno, że prawda jest taka, że to, co dzieje się w tym momencie w Europie, jeżeli chodzi o ograniczenia norm emisji spalin, sprawia, że większość producentów samochodowych w ogóle nawet się nie zastanawia o tworzeniu jakiegokolwiek spalinowego, szybkiego samochodu. W ogóle zapomnieli o czymś takim. Słyszeliście o czymś takim, jak dział Renault Motorsport? On już został zamknięty z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, i prawda jest taka, że raczej trend jest w tym kierunku, więc z jednej strony należałoby się cieszyć, że Toyota takie auto wypuściła i mając te wolne sloty emisji spalin, bo sprzedawają sprzedają bardzo dużo samochodów hybrydowych, e, mogli sobie pozwolić na to, żeby w miarę bezkosztowo, czyli żeby nie podnosić sobie średniej normy emisji spalin, wpuścić takie auto na rynek, więc z jednego powodu się cieszę. Z drugiej strony przeglądając fora, patrząc na to, że co po niektórzy z tego auta wyciągają 400 koni i to jeździ i to w żaden sposób nie puchnie. E, Mam wrażenie, że jednak konstruktorzy mimo wszystko postarali się. Owszem, ten dźwięk tego silnika bywa irytujący, szczególnie w niższej partii obrotów. Potem, gdy zaczyna działać wydech, tego już troszkę mniej słychać. Mówię o fabrycznym gr się. Tutaj, przy tym wydechem Ultera, można powiedzieć, że ten dźwięk tych trzech cylindrów całkowicie jest zaguszony. I chwała za to! Gdybym miał tutaj fabryczny wydech, który uważam, że jest dosyć przeciętny, to jeszcze mógłbym się tak na sam koniec przyczepić, że w aucie e, jest głośno. Bo ten wydech jest na tyle cichy, że faktycznie słychać ten szum spod uszczelek drzwi. Mamy tutaj drzwi bezramkowe. Wiadomo, to auto no, nie jest wygłuszone tak jak auta klasy premium, i też może nie należy oczekiwać nie wiadomo czego ponad standard. Ale w moim przekonaniu e, jest głośno w tym aucie i to zdecydowanie. Jak założymy sobie zmodyfikowany wydech, no to po prostu słyszymy dźwięk wydechu i nie słyszymy tego trochę irytującego szumu spod uszczelek, szczególnie przy wyższych prędkościach. Dobra, ponarzekałem, pomarudziłem. Prawda jest taka, że mając okazję dzisiaj powiedzieć sobie trochę w warunkach zimowych, kurczę, no brakuje takich aut na rynku, takich, które pozwolą właśnie na ten delikatny... No już tak na sam koniec, ale to zupełnie już na koniec, mogę powiedzieć jedno... No to już tak na sam koniec. No, prawda jest taka, że mógłbym się przyczepić do tego, że to auto jest słabo wygłuszone, bo jest. Tutaj nie ma co ukrywać, owszem, dalej można mówić, okej, okay, Waldek to jest auto z segmentu B, ale auto z segmentu B bywają zdecydowanie lepiej wygłuszone. Wiadomo, on z Yarisem fabrycznym ma wspólne tylne lampy przednie, antenę na dachu i lusterka. Na dwozie też jest obniżono o 10 cm. To jest całkowicie inna sylwetka, ma drzwi bezramkowe, przez co faktycznie ten dźwięk wewnątrz może być zdecydowanie większy i to czuć, bywa to irytujące. Dlatego trzeba sobie wydech zmienić i wtedy po prostu człowiek będzie cieszył się dźwiękiem wydechu, bo audio też jest w miarę przeciętne, więc słysząc ten dźwięk wydechu, można powiedzieć, że to jest auto wtedy kompletne. No i dobra, takżeśmy żeśmy sobie pomarudzili, ponarzekali. Tak jak mówiłem na samym początku, gdyby nie wiem wady miały przeważać zalety w tym samochodzie, w życiu bym pewnie tego samochodu nie wybrał. W moim przekonaniu to auto ma genialny napęd. Ten silnik naprawdę, konstruktorzy wykrzesali z niego wszystko, co się dało, udało się go jeszcze minimalnie podkręcić, on się zbiera z każdego biegu z niskich obrotów, a podkreślam, dalej mamy tutaj trzy cylindry i z każdego cylindra w tym momencie jest ponad 100 koni wyciśnięte. Napęd 4 na 4 szczególnie gdy włączymy w tryb sport, gdzie mamy 70% napędu na tył, 30% na przód, no co ja Wam będę tłumaczył, w dzisiejszych warunkach pogodowych... No nie ma nic lepszego. W sumie to trochę takie smutne, bo prawda jest taka, że Toyota powoli pozostaje osamotniona. no W tym segmencie to w ogóle jest osamotniona, ale wspomnijcie moje słowa, że niedługo w segmencie C ciężko już będzie szukać nawet przednio napędowych hotheczy. To już powoli się kończy. Ale będą takie trochę cięższe samochody elektryczne, które z pomocą kontroli trakcji też może jakoś tam na torze, w miarę będą sobie radziły. Ja to auto bardziej wykorzystuję na co dzień. I jest fajne. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!